Campus Academy to jest przedłużenie naszego projektu Campus Polska Przyszłości. To jest projekt specjalnie przygotowany dla młodych osób, dla osób w wieku między 18 a 35 rokiem życia. Chcemy zaktywizować ludzi młodych, ale chcemy też, żeby tacy, którzy już coś robią w tych swoich małych ojczyznach, żeby ich spotkać w innym miejscu, żeby mogli jeszcze więcej umiejętności zdobyć, poznać kolegów, znajomych, którzy robią takie same rzeczy i żeby ta ich praca była jeszcze bardziej efektywna. Ja naprawdę widzę tu nie polityków, ale aktywistów. Ja sam politykiem nie jestem, działam w sektorze pozarządowym i dla mnie takie inicjatywy, niezależnie od tego, kto je organizuje, no, powinny być standardem, naprawdę. Poznanie młodzieży, szczególnie z regionu, które jest zaangażowane, jest szalenie motywująca i uważam, że jest to świetna inwestycja w region. Dzisiaj Zagłębie. Donald, dziękuję bardzo, że jesteś z nami. No i słuchaj, oddaję Cię w ręce młodzieży. No łatwo nie będzie, dużo trudnych pytań. Wasz sposób myślenia, mówię do Was w tej chwili, jesteście z całej Polski, mówię do Was jako młodych ludzi, powinien, jak sądzę, brać pod uwagę to kapitalne, unikatowe doświadczenie ludzi mieszkających tutaj od pokoleń właśnie na tym pięknym, wymagającym fragmencie naszej, kawałku naszej większej ojczyzny. I spotykam także wczoraj między innymi w Siemianowicach, kiedy rozmawialiśmy z nauczycielkami, z nauczycielami o tym, co najważniejsze dla waszego pokolenia, rozmawialiśmy też o wolności. Ja mam czasami wrażenie, że to słowo brzmi tak jakoś płasko dzisiaj, że tak jakby było puste. Może dlatego, że wciąż żyjemy w warunkach wolności. Może dlatego, że nie zdajemy sobie do końca sprawy, że wolność umiera powoli. Czasami te kroki prowadzące do różnych form zniewolenia to są kroki małe i niezauważalne w codziennym życiu.